walking, czyli co daje nam taka aktywność fizyczna. Ja Wam przeczytam bardzo skondensowaną wiedzę z wielu różnych źródeł, jakie musiałem przeczesać, aby zmieścić się w takiej długości tekstu. A mianowicie jest to sport i rekreacja, jaką można uprawiać przez praktycznie cały rok. Zapewnia ona angażowanie bardzo wielu różnych mięśni ciała, między innymi klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramiona brzucha, ramion i brzucha, całych nóg, tułowia, oczywiście standardowo pośladki także pracują. Mięśnie są także inaczej stymulowane niż podczas zwykłego spaceru, bardziej dogłębnie. Czyli generalnie, jeżeli chodzicie zwyczajnie, czyli sobie spacerkiem z kimś lub samemu, to zupełnie inaczej pobudzacie własne mięśnie niż używając kijków. Proste doświadczenie możecie sami sobie zrobić we własnym domu. Idźcie sobie w miejscu takim marszem i zobaczcie, jakie mięśnie Wam zaczynają pracować. A zacznijcie używać rąk, tak jakbyście się podpierali kijkami. Zupełnie inne mięśnie zaczynają pracować. Dodatkowo, jak jeszcze następuje punkt podparcia, to jeszcze napięcie innych miejsc mięśni występuje. Przez co są znacznie mocniej wzmacniane takie mięśnie w odmianie do tradycyjnego chodzenia czy nawet joggingu. Czyli jak nawet biegacie, to tak mocno dogłębnie nie wzmacniacie swoich mięśni całego ciała, bo pamiętajcie, że w joggingu to znowu przeważnie pracują mięśnie nóg. Nordic walking usprawnia układ oddechowy i sercowo-naczyniowy. To, o czym mówiliśmy w poprzednim filmie dotyczącej tej tematyki. Zwiększa się pobór tlenu przeciętnie o 20, a nawet do 58%, czyli to jest to, co było poruszane w innym filmie, gdzie uprawiać nordic walking, czyli nie uprawiać go w mieście, tam gdzie jest pełno spalin, pełno zanieczyszczenia, bo po prostu sobie płuca zasyficie, tylko w miejscach, gdzie po prostu te powietrze będzie w miarę czyste. Regularne marsze z kijkami, standardowo, jak i inne formy aktywności fizycznej, poprawiają sprawność ogólną i ogólną kondycję fizyczną organizmu. Korzystnie wpływają na samopoczucie i nastrój. To jest oczywiste i to jest stwierdzone naukowo, że jeżeli Wy przykładowo po pracy przychodzicie do domu, zjecie, idziecie spać albo w ogóle nie uprawiacie żadnej aktywności fizycznej, to ogólnie nastrój, samoocena i tak dalej jest niższe i to znacznie niższa, niż gdy uprawiacie jakąś aktywność fizyczną. Po prostu wtedy czujecie się lepiej, czujecie się piękniejsi, a także mniejsze macie podatności na stres. Systematyczny wysiłek fizyczny psychologicznie powoduje wzrost zadowolenia z życia, to o czym mówiliśmy wcześniej, i mniejsze odczuwanie stresu oraz podatność na niego samego, czyli także to, co mówiłem przed chwilą. Można się także pozbyć zbędnych kilogramów lub utrzymać stałą wagę ciała. Generalnie, jak uprawiacie jakąkolwiek aktywność fizyczną i macie do tego dobrą dietę, czyli dietę nie koniecznie, że musicie zjeść jeden liść sałaty dziennie, żeby się odchudzić, tylko dietę taką, aby po prostu ten indeks, jaki dostaniecie energetyczny, nie przewyższał tego, jaki będziecie, znacznie nie przewyższał tego, jaki będziecie po prostu wydawali na tą aktywność fizyczną. Dzięki temu będziecie trzymali swoją linię, a nawet będziecie mogli zrzucić kilogramy. Natomiast jeżeli nawet pół dnia uprawiacie ostro aktywność fizyczną, naprawdę się wypocicie, a potem idziecie na noc się nażrecie, no to wiadomo, że nic nie schudniecie, a nawet prędzej jeszcze przytyjecie. Nordic walking angażuje około 90% systemu mięśniowo-szkieletowego. 90% to jest naprawdę rewelacyjna liczba. I mało który sport naprawdę pobudza jeszcze większą ilość mięśni, tak samo jak nordic walking. To znacznie więcej niż w przypadku zwykłego chodu, o czym mówiliśmy wcześniej, ponieważ angażuje także górne partie ciała. Szacuje się, że jest to o 30-40% bardziej efektywny trening od zwykłego chodzenia. I tutaj plusy. Ubytek energetyczny i spalanie kalorii w przypadku marszu z kijkami jest większe niż podczas zwykłego chodzenia, co przeczytaliśmy przed chwilą. Dodatkowo rozwija się siła i wytrzymałość ramion. Wzmacnia mięśni grzbietu i kręgosłupa. To szczególnie dotyczy osób, jeżeli macie problemy z kręgosłupem, jakieś bóle. Oczywiście nie takie problemy, że nie możecie chodzić normalnie bez balkoniku, tylko generalnie chcecie wzmocnić sobie kręgosłup, to nordic walking tutaj będzie dobrym rozwiązaniem. Oznacza to, że może on pomóc się pozbyć lub zmniejszyć uporczywe bóle pleców, jeśli nie ma oczywiście przeciwwskazań do uprawiania tej rekreacji. Wzmacnia układ sercowo-naczynowy i poprawia jego pracę.
pomaga obniżyć ciśnienie krwi, poprawia wydolność serca i zaopatrzenie komórek w tlen. To jest oczywiste, tak jak mówiliśmy wcześniej, pobór tlenu jest znacznie większy i ciśnienie wasze wam zmniejszy się, dlatego że wasze całe ciało będzie roztrenowane. Pamiętajcie, one wtedy w spoczynku będzie miało znacznie mniej, wolniejsze bicie serca, mniejsze ciśnienie, przez to, że uprawiacie wysiłek. Wasze ciało będzie wtedy nastawione, że może wyżej tą poprzeczkę do danych zadań fizycznych osiągać. Istnieją różne grupy uprawiające taką rekreację, więc jest także możliwość poznania nowych osób. Przebywanie na świeżym powietrzu jest korzystne dla zdrowia i samopoczucia, a tutaj dodam powiązanie z pewnym innym filmikiem, o którym mówiłem, że jeżeli przebywacie na powietrzu, to chyba był filmik dotyczący, czy lepiej uprawiać jazdę w domach, na rowerach stacjonarnych, czy rowerem zwykłym. I tam pamiętajcie, że była taka wzmianka, że na dworze występują mikroorganizmy, szczególnie w lasach, jakich nie spotkacie w domu. Te mikroorganizmy was, powiedzmy sobie w cudzysłowie, podrażniają, przez co wasz układ odpornościowy cały czas jest na alarmie. Oczywiście to dla was nic złego, on jest na alarmie i po prostu szybciej reaguje na wszelkie infekcje, a tym samym jesteście znacznie bardziej odporni na każdego typu infekcje, jakie możecie złapać, gdybyście mniej uprawiali tej aktywności fizycznej na dworzu. Przebywanie na dworze wpływa tylko na odporność, na zwiększenie odporności organizmu. A szczególnie jeśli się uprawia sport w każdej porze roku, czyli czy pada, czy jest gorąco, czy jest zimno, czy jest mróz, po prostu robicie jakąś aktywność fizyczną na dworze, to bardzo was mocno uodparnia na jakieś choroby. I to jest sprawdzona sprawa. Jak się cały rok uprawia coś, naprawdę żadna choroba się praktycznie nie ima. Redukuje nacisk na piszczele, kolana, biodra, plecy, co daje korzyści dla osób ze słabszymi stawami i niedość silnymi mięśniami. I pamiętajcie, że w rekonwalescencji po jakichś urazach właśnie pierwsze takie przecież nie robi się biegania, tylko się robi właśnie z podpórkami chody, bo oczywiście to w delikatny sposób, aczkolwiek systematycznie i dość dogłębnie rozwija właśnie i poprawia wydolność tych mięśni. Odciąża stawy, co jest szczególnie ważne dla osób starszych, sprawa oczywista. I tutaj taki punkcik, podobno zapobiega żylakom i wyrzeźbia mięśnie nóg. Mięśnie nóg, oczywista sprawa, podobno zapobiega żylakom. Ja napisałem dlatego podobno, że tak naprawdę tutaj opinie są różne. Może oczywiście co z logiki by wynikało, że skoro aktywność jakąś robicie, to rzeźbi te nogi i żylaki mogą się zmniejszyć. Te wybrzuszenia żylne i tak dalej mogą zostać zniwelowane. Natomiast jakie są tego fakty, trudno powiedzieć, bo przecież jak ktoś stoi na nogach powiedzmy cały dzień, bo taką ma pracę, to też mu żylaki wypierdzielają. Dlatego czy to będzie poprawiało, czy nie, jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat i sprawdzoną szczególnie, to zapraszam do napisania w komentarzu, czy poprawia faktycznie zmniejszyć żylaki Nordic Walking, czy też nie poprawia. Tutaj ja dałem w to w prawdopodobieństwo, ale nie stwierdzam jako pewniaka. I ostatni taki punkt, że ważnym czynnikiem w Nordic Walking jest to, że może go uprawiać każdy. Każda osoba, nieważne czy jest to osoba młoda, czy jest to osoba już w takim wieku mocno podeszłym, jest to sport dla każdego, jest to sport, który można uprawiać praktycznie przez cały rok na okrągło. I jak widać, ten sport, ta rekreacja ma bardzo wiele różnych zalet i na pewno nie powinno się z nikogo śmiać, że gdzie zgubił narty, jak chodzi z kijkami. Oczywiście, jeżeli chodzi gdzieś w innych miejscowościach, a nie po mieście, no bo po mieście, tak jak mówiliśmy, jest to niekorzystne dla zdrowia. Na temat Nordic Walking, co wam daje pozytywnego, jak go uprawiacie? Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś z was mógłby coś dodać więcej w tym filmiku, to zapraszam poniżej do komentarzy. Dzięki za obejrzenie. Cześć.